Witajcie w opowiadaniach z serii Rozkapryszeni Rodzice. Historie te mogą wydać się komiczne lub niewiarygodne, ale niestety są prosto z życia wzięte. Albo umówisz się z moją córką, albo sprawią, że wywalą cię z pracy. Wybieraj! Tak więc dla nakreślenia kontekstu. Jestem 17-letnim chłopakiem i pracuję w firmie zajmującej się wycieczkami przy pomocy Segwayów. To naprawdę fajna sprawa. Jeżdżę na Segwayach po mieście, rozmawiam z ludźmi i jeszcze mi za to płacą. Plus napiwki nie są złe. Tak czy inaczej, kilka dni temu zarezerwowano wycieczkę. Pojawiłem się około 20 minut wcześniej, aby odpowiedzieć na maile i wszystko przygotować. Grupa licząca matkę wraz z córką pojawiła się i wtedy zaczęło się robić ciekawie. Do akcji wkraczają mamuśka i córeczka, a ja ich melduję. W porządku, mam dla was kilka zrzeczeń do podpisania. Ile masz lat? 16. Okej, w takim razie nie musisz niczego podpisywać. A pytam o to tylko dlatego, że w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia zwolnienia podpisują ich rodzice. Ale najwyraźniej mamuśka usłyszała tylko pierwszą część i pominęła to, kiedy mówiłem o tym, że córeczka nie musi podpisywać zwolnienia. Tak więc ubzdurała sobie, że po prostu zagaduję do jej córki. I to chyba od tego wszystko się zaczęło. Wyruszamy więc na wycieczkę, a kiedy ja wygłaszam swoje przemówienie, mamuśka ciągle mi przerywa, żeby opowiedzieć mi o córeczce i sprawdzić, czy jesteśmy dla siebie stworzeni. I tak powstała ta organizacja non-profit. Studiujesz? Ha, nie, chodzę do liceum. Zazwyczaj nie mam nic przeciwko opowiadaniu o sobie na wycieczkach, jako że dzięki temu atmosfera jest lżejsza i łatwiej jest przerwać niezręczną ciszę. Plus, jest to wręcz wskazane, jeżeli chodzi o napiwki. O, moja córeczka też jest licealistką, a w dodatku artystką. Ciągnie się to przez całą naszą wyprawę i za każdym razem, gdy mamuśka tylko otwiera usta, córeczka robi się coraz bardziej czerwona. Moja mama też często opowiada o mnie przypadkowym pracownikom w galerii, więc dokładnie wiem, przez co dziewczyna teraz przychodzi i znam ten ból. Pod koniec wycieczki oznajmiam, że mają około 15 minut dla siebie, a potem spotykamy się ponownie w naszym biurze. Po umówionym czasie wracają, więc zabieram ich Segwaye, aby je naładować. Już myślę, że to koniec, ale nie, nic bardziej mylnego. Więc co sądzisz o mojej córce? Przepraszam, co ma pani dokładnie na myśli? No widziałam, jak patrzyłeś na nią na wycieczce. Chcesz zaprosić ją na randkę? Mamo, przestań! Proszę pani, dopiero co rozstałem się z dziewczyną i na ten moment naprawdę nikogo nie szukam. Co? Ha? Czyli moja córka nie jest dla ciebie wystarczająco dobra? Tego nie powiedziałem, po prostu na razie zbieram się po rozstań. Będziesz się umawiał z moją córką, czy tego chcesz, czy nie? Proszę mi nie rozkazywać, nie jestem pani dzieckiem, jeżeli nie chcę umawiać się z pani córką, to nie muszę. Poza tym nawet nie zapytała jej pani o zdanie. Dokładnie, mamo, ja nawet nie chcę z nim być. Widzi pani? W takim razie porozmawiam sobie z twoim szefem i opowiem mu, jak traktujesz klientów. Już nigdy więcej nie będziesz pracować w tym mieście. W porządku, chce pani już teraz do niego zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację? Całkiem chorą sytuację swoją drogą, bo próbuje pani zmusić mnie do umawiania się z własną córką i wywalić mnie z pracy za samą odmowę. Wtedy chyba w końcu dotarła do niej absurdalność tej sytuacji, bo jej twarz przeszła z czystej furii w lekkie zakłopotanie. Czekaj, może jednak nie. Nie no, zadzwonimy do niego, porozmawiajmy o tym. To chyba nie jest dobry pomysł. Telefon zaczyna dzwonić. Córeczko, chodźmy już. Mamuśka wybiega przez drzwi, a córeczka jedynie odwraca się do mnie i mówi przepraszam. A potem idzie za kobietą. Odkładam słuchawkę, zanim mój szef zdąży odebrać i jak gdyby nigdy nic, zaczynam czyścić Segwaye. To był długi dzień. Rozkapryszona mamuśka twierdzi, że nielegalnie przetrzymuję jej pełnoletnią córkę i nasyła na mnie policję. Całe zajście miało miejsce jakieś 5 lat temu, a z moją narzeczoną jesteśmy razem już około 7. Ostatnio wzięło nas na nostalgię i wspominaliśmy początki naszego związku, aż w końcu napotoczył się temat, który chcę wam nieco przybliżyć. Co prawda od zawsze wiedziałem, że mojej przyszłej teściowej brakowało piątej klepki, ale jakimś cudem udowodniła wszystkim, że to nie wszystko, co ma w repertuarze. Przejdźmy zatem do samej historii. W rolach głównych rozkapryszona mamuśka, aka moja przyszła teściowa, moja dziewczyna Eli, policjant, no i oczywiście ja. W tamtym okresie Eli i ja nie mieszkaliśmy jeszcze razem, więc po prostu wpadała do mnie od czasu do czasu, kiedy to tylko było możliwe.
Po każdym takim dłuższym pobycie odwoziłem ją do domu i sam chwilę później jechałem do roboty. Pewnego razu jednak, będąc już jedną nogą poza domem, dostałem od niej dość przykry telefon. Okazało się, że gdy tylko przekroczyła próg, mamuśka już na nią czekała z zamiarem wszczęcia awantury. Pomimo tego, że Eli wcześniej zapowiadała, że nie będzie jej przez te dwa dni i cały czas utrzymywały kontakt, to matka naskoczyła na nią o to, że szwendała się nie wiadomo gdzie i z kim. Co prawda nie przejęła się tym zbytnio i od razu zaszyła się w swoim pokoju. Dom mamuśki mojej dziewczyny można było podsumować kilkoma słowami. Stereotypowa chata starej panny z gromadką kotów. Wszystko ledwo trzymało się w kupie, dookoła były setki sierściuchów, a przemieszczając się między pokojami było trzeba uważać, żeby nie wdepnąć w co nieco. Kiedy Eli weszła do pokoju, zauważyła, że podczas jej nieobecności koty zamiast kuwety wybrały jej dopiero co wyprane ubrania. Jako że pralka w ich domu akurat nie działała, dziewczyna postanowiła spakować ciuchy i zabrać je do mnie przy najbliższej okazji. I najwyraźniej to najbardziej rozwścieczyło moją o zgrozo przyszłą teściową. Ubzdurała sobie, że córka pakuje się tylko po to, żeby znów przyjechać do mnie i zostać poza domem jeszcze dłużej niż ostatnim razem. Wjechała więc z buta do jej pokoju, wyrwała jej torbę z ciuchami z rąk, po czym rozrzuciła jej zawartość wszędzie, gdzie się dało, krzycząc, że nigdzie stąd nie pójdzie. Wtedy właśnie Eli wybiegła z domu i zadzwoniła do mnie, zalewając się łzami. Odkąd tylko ją poznałem, jej matka potrafiła nieźle dać jej popalić, ale zazwyczaj udawało mi się pomóc samą rozmową, bez przesadnego ingerowania w ich relację. Próbowałem zrobić to samo i tym razem. Poprosiłem, żeby wróciła po najpotrzebniejsze rzeczy, a ja za moment będę pod ich domem i zabiorę ją do siebie. Bez wahania zgodziła się, a ja poinformowałem szefa, że się spóźnię i od razu pojechałem po nią. Gdy dotarłem na miejsce, Eli już czekała na mnie na podjeździe, cała roztrzęsiona. W tamtej chwili mogłem jedynie ją przytulić i obiecać, że zaopiekuję się nią tak długo, jak tylko będzie tego potrzebowała. Uspokoiła się na tyle, że odważyła się narazić na konfrontację z matką podczas pakowania rzeczy, a ja wyczekiwałem jej powrotu tuż obok domu. Nagle drzwi się otwierają. Już rwę się do pomocy z tymi wszystkimi ciężkimi torbami, aż z budynku wyłania się nie moja dziewczyna, a jej zbzikowana mamuśka. Stoi teraz przede mną we własnej postaci z rozczochrenymi włosami i w starej koszuli nocnej. Muszę przyznać, że budzi grozę. Zwłaszcza kiedy dystans między nami niebezpiecznie się zmniejsza. Moja córka twierdzi, że chcesz mi powiedzieć prosto w twarz, co o mnie myślisz. W tym momencie wiedziałem, że kłamie w żywe oczy, bo znałem swoją dziewczynę. Ona nigdy nie podjudzałaby jej do tego stopnia. No co tak stoisz? Masz mi coś do powiedzenia? Pewnie sobie myślisz, że jestem beznadziejną matką i wariatką, co? Mam rację? Do tej pory raczej wolałem przemilczeć sprawę i nie komentować jej zachowania, ale ta kobieta działała mi na nerwy do takiego stopnia, że nie wytrzymałem. Miarka się przybrała chwili, gdy zobaczyłem, jak dziewczyna, którą kocham najbardziej na świecie, zanosi się łzami właśnie przez nią. Dlaczego ją pani tak traktuje? O co ci chodzi? To moja córka i zawsze chcę dla niej jak najlepiej. Ach tak? Więc obrzucanie jej wyzwiskami na prawo i lewo nazywa pani miłością i dobrym przykładem rodzicielstwa? Jak śmiesz? Nigdy bym nie powiedziała niczego złego na własne dziecko. Bzdura, wszystko słyszałem. Może mam pani przytoczyć któreś z wulgaryzmów? Zabieraj swój tyłek z mojej posesji w tym momencie! Muszę przyznać, że nigdy w życiu nawet bym nie podejrzewał, że znajdę się w takiej sytuacji. Może dlatego zareagowałem zbyt impulsywnie. Nie jest to coś, z czego jestem dumny, ale w pewnym momencie coś we mnie pękło i zacząłem obrzucać ją każdym możliwym przekleństwem, jakie tylko przyszło mi do głowy. I tak oto bluzgałem na nią, dopóki nie zatrzasnęła drzwi z impetem przed moim nosem. Na szczęście w końcu wróciła Eli i mogłem nieco odetchnąć, do momentu, gdy odwróciła się w moją stronę i odparła. Czekaj, musimy jeszcze chwilę tu zostać. Co? Dlaczego? Mama wezwała policję. Już wcześniej przeczuwałem, że prędzej czy później tak się stanie. Dlatego też po prostu siedzieliśmy i czekaliśmy przez jakieś 10 minut na przyjazd radiowozu. W końcu się pojawiają i w momencie, gdy mamuśka wypatrzyła ich przez okno, momentalnie wyleciała przed dom i... Tak, zrobiła dokładnie to, o czym myślicie. Natychmiast zaczęła udawać biedną, poszkodowaną i Bogu ducha winną staruszkę. Po prostu obraz nędzy i rozpaczy. No i oczywiście, kiedy funkcjonariusz pyta ją, co się stało, musi najpierw przedstawić facetowi całą swoją dokumentację medyczną, żeby jeszcze bardziej się nad nią zlitował. Wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że ta kobieta cierpi na śmiertelną chorobę już od jakichś 12 lat i jakoś dalej tu jest.
Kiedy już w końcu przestaje brać policjanta na litość, opowiada o całym zajściu ze swojego punktu widzenia. A jak wyglądał ten jej punkt, to jedynie możecie się domyślać. Pani władzo, on tak po prostu wkroczył na moją posesję i zaczął mnie wyzywać. Jest bezczelny, a ja mu nigdy nic nawet nie zrobiłam. W dodatku nastawił moją własną córkę przeciwko mnie i próbuje mi ją zabrać. Och, panie władzo, co zrobiłby pan na miejscu biednej matki? Na początku wydawał się przychylnie nastawiony do niej i jej bajeczek, dopóki nie zamienił kilka słów zeli. Proszę pani, to jest pani partner? Zgadza się. Okej, rozumiem. Ile ma pani lat? Proszę pana, jestem pełnoletnia, mam 23 lata. To był zdecydowanie najlepszy moment w tej całej sytuacji, bo w ułamku sekundy policjant podniósł wzrok znad notatnika, zastygając w miejscu z miną w stylu: chwila, co jest? Oczywiście mamuśka przedstawiła sytuację w taki sposób, że można było pomyśleć, że Eli jest nieletnia, czy coś, a ja próbuję ją porwać. Na szczęście szybko zdał sobie sprawę, z kim tak naprawdę ma do czynienia. Ostatecznie zwrócił się do mnie z prośbą o przedstawienie faktycznej wersji całej historii. Tak też zrobiłem i żeby było jeszcze bardziej zabawnie, w pewnym momencie funkcjonariusz zawiesił na mnie wzrok, mrużąc przy tym oczy. Coś nie tak? Wygląda pan bardzo znajomo, czy my przypadkiem się nie znamy? Szybko doszliśmy do tego, że chodziliśmy razem do tego samego liceum. Grymas na twarzy mamuśki potem, gdy połapała się, że jesteśmy kolegami, był bezcenny. Ale wracając, mój kumpel policjant w końcu odkłada notatnik i bierze mnie na stronę, mówiąc: oboje wiemy, po czyjej stronie leży wina, ale formalności formalnościami. Po czym przybiera poważny ton i odwraca się w stronę mojej przyszłej teściowej oraz Eli. Cóż, ta pani nie życzy sobie pańskiej obecności na terenie swojej posiadłości. Musi więc pan być świadom tego, że może wnieść oskarżenie o najście. Rozumiemy się? Oczywiście, proszę pana. Ale ja chcę wnieść oskarżenie tu i teraz. Nie doszło do niczego nielegalnego, proszę pani. Ale co z agresją słowną? Rozumiem panią, ale pomimo tego, że było to nierozsądne... W tym momencie odwraca się do mnie i mruga porozumiewawczo, jak kiwam głową. Nie jest to coś, za co można go aresztować. Sam potwierdził, że już nie wróci na pani posesję bez zezwolenia. Mniejsza. Eli, do środka. Co? Nie ma takiej opcji. Słyszałaś pana policjanta. Ten chłopak ma cię zostawić w spokoju. Zostajesz tu. Ale ja nic takiego nie powiedziałem, proszę pani. Jak to? Pani córka już od dawna nie jest dzieckiem. Jest osobą pełnoletnią i ma prawo przebywać gdzie chce. I to bez pani zgody. Jestem jej matką i dopóki mieszka pod moim dachem, to ma tu zostać, bo ja tak powiedziałam. Nie, proszę pani, to tak nie działa. Jeżeli chce zostać ze swoim chłopakiem, to absolutnie nie ma prawa jej pani tego zakazać. W tym momencie mamuśka wylewa krokodyle łzy i w akcie porażki odwraca się napięcie, zamykając się w domu. I tak oto dzięki znajomemu policjantowi udało nam się wygrać z nadopiekuńczą, a może nawet toksyczną rodzicielką i nareszcie zamieszkać razem. Na dzisiaj to już wszystkie opowiadania z serii Rozkapryszeni Rodzice. Jeżeli ci się podobało, będę wdzięczny, jeżeli zostawisz suba wraz z łapką w górę. Dzięki. Cześć.